Witam Was serdecznie, kochani, milutko i cieplutko. Ja jestem dzisiaj w naturze. Witam 1 maj 2023. Także, kochani moi, zobaczcie, gdzie ja jestem. Natura wita Was i witam ja Was. Także zobaczcie, tu jest pełno mleczu i ja chodzę po trawce, uziemiam się. Także jestem bardzo zadowolona, że mogę tutaj dzisiaj być, że taka piękna jest pogoda, że takie słońce, zobaczcie niebo, czyściuteńkie niebo. Jest taki chłodny wiaterek, ale to nic. Ważne, że takie miejsce tutaj znalazłam troszkę dalej od mojego miasteczka. I tutaj właśnie sobie mogę pochodzić, uziemić się. Jestem taka zadowolona, że mam ten czas dla siebie i że mogłam znaleźć ten czas też, kochani, dla Was, bo zawsze to wszystko robię z myślą o Was, kochani moi. Tak się cieszę. No i ten maj na pewno przyniesie nam fajnych wrażeń, bo te soboty, tak, teraz będziemy grillować, będziemy spędzać dużo czasu z rodziną, z przyjaciółmi. I ten maj jest taki zawsze taki wesoły, taki no, taki radosny dla nas, nie? Bo to wszystko rozkwita, tak, te drzewa zielenieją, ta przyroda, to wszystko tak widać i się tym możemy cieszyć, prawda? Oddychamy głęboko, ptaszki śpiewają. To jest przecudowne. No cóż więcej chcieć, prawda? Ja tak sobie dzisiaj pomyślałam o takich dwóch słowach. Wiara i nadzieja. Mam nadzieję, kochani, że się ze mną zgodzicie. Co ja tak myślę na ten temat, to jest nadzieja. Myślę, że nadzieja to jest coś, co chcemy, żeby się zdarzyło dzisiaj, teraz, za tydzień. Nadzieja, czyli nie wiemy, czy to się spełni, tak? Tylko mamy nadzieję, czyli może się tak myślimy. Mamy nadzieję, że za 10 lat, albo za 50, albo i wcale, bo to jest nadzieja. Czyli nie jest to przekonanie, a wiara, myślę, wiara jest przekonaniem. Wiara jest 100% przekonaniem, że to, co wierzymy, że nam się objawi, że się stanie w naszym życiu, tu i teraz, tak? Wierzymy, że za tydzień pojedziemy gdzieś tam albo coś tam otrzymamy, że to się spełni. I z tą wiarą, ta wiara to jest bardzo wysoka energia, tak? Bo słowa, kochani, mają wysoką wibrację. Wiara, czyli przekonanie, ma bardzo wysoką wibrację i to jest moc tworzenia. I wtedy przyciągamy do siebie, bo wiemy o tym, że też jest moc przyciągania. I przez tą wiarę, przez te nasze myślenie, przyciągamy do siebie i to przychodzi do naszego życia i cieszymy się i mówimy, wow, to działa. Także, kochani moi, piszcie mi w komentarzach, czy się ze mną zgadzacie co do tego, jak Wy o tym myślicie. Bo wiem, że to działa. No, ja w moim życiu doświadczyłam już tego i dlatego o tym mówię. Doświadczyłam tego i wiem, że to działa, że to mam bardzo wysoką moc tworzenia. Kochani, tutaj dzisiaj już ten maj jest i zaczynamy zbierać mniszek. Teraz wracam do ziółek w tym maju. Także w maj to jest zbieranie mniszka, kwiatków i pokrzywy. Także polecam, kochani, Wam, żebyście zbierali w takich miejscach, gdzie nie jest pryskane Roundupem. Piękne te kwiatuszki, zobaczcie. Piękny ten mlecz. Tu pszczółka już siedzi, już tutaj daje nam te minerały, co ma zostawić. Muszę uważać, żeby na pszczółkę nie nadepnęła.
Także zbieramy pokrzywy, które oczyszcza krew, mniszek. O, tu znowu pszczółka. Zobaczcie, tutaj znowu pszczółka sobie siedzi. Pszczółka siedzi i robi swoje. Pięknie. O, także ja zawsze robię sobie taką miksturkę. Gotuję, te 400 kwiatków zbieramy. I to się łączy z cytryną oczyszczoną. Skórkę trzeba wyparzyć i oczyścić. Z wodą gotujemy, wiadomo, i dodajemy cukier. I to jakiś czas coś tam się wrze. Muszę jeszcze zobaczyć mój przepis. Ale to polecam, bo to jest na oczyszczenie wątroby, bo to jest gorzkie. A co gorzkie, to oczyszcza wątrobę. I warto robić i mieć w swoich spiżarniach, jak ktoś ma. I słuchajcie, to jest właśnie też dobre na przewód pokarmowy. Jak już wspomniałam, wątroba, przewód pokarmowy i stawy. Tutaj się kłania też właśnie oczyszczanie stawów. Pokrzywa, pijcie pokrzywę teraz, zrywajcie na świeżo. Ja wczoraj byłam u siostry na grillu. Mieliśmy i już zrywaliśmy tam u niej na ogródku. Działeczkę ma taką piękną i zbieraliśmy już mniszek, zaparzaliśmy z cytrynką i było smaczne. Tak już się cieszyłam, kiedy do Was przyjdę, kiedy tu będę mogła z Wami być i cieszyć się i coś tam fajnego Wam powiedzieć, żebyście się też cieszyli tym dniem dzisiejszym i popatrzcie, jak pięknie pola, przyroda jest cudowna. Cudowna. Można wyjść z tych domów, po prostu pochodzić na boso. Uziemić się. Na bosaczka. Uziemić się. Kiedyś to też robiłam w listopadzie. Też tak, jeszcze była taka fajna pogoda i też tak lubiłam właśnie chodzić na bosaczka. Że przepięknie. Zdrowo. Zobaczcie, jakie niebo. Ściutkie. Czyściutkie niebo, ptaszki śpiewają, cóż więcej chcieć? Słyszycie? Jak ptaszki śpiewają, przecudownie jest, oj. Oj, jestem taka wdzięczna. Także kochani, mam nadzieję, że uda mi się jeszcze zrobić jakiś filmik z grilla urodzinki i Wam tutaj prześlę. Mam nadzieję, że to już może dzisiaj zobaczę i jeszcze Wam dzisiaj prześlę, jak to tam jest na grillu urodzinki. Także wszystkich pozdrawiam serdecznie. Grillujcie, grillujcie. Odpoczywajcie, teraz jest ten długi weekend. Także wszystkich pozdrawiam serdecznie i do następnego razu, kochani. Pa, pa.